piątkowe popołudnie, zaraz po pracy, wyruszamy samochodem z Warszawy w kierunku Wrocławia. Nocleg mieliśmy w Coin Apartment przy ulicy Krakowskiej 39. Tu widzicie na wejściu duża szafa, aneks kuchenny, jest też zmywarka, lodówka, duże łóżko. Stolik, krzesło dla dwóch osób, jest też spory balkon, no i widok z balkonu. Tu łazienka, ten dosyć przestronna, jest informacja o dezynfekcji toalety i prysznic. A tu w piątek jedziemy do Zamku Książ, niedaleko Wałbrzycha. Zaczynamy już zwiedzanie od podziemi. Tutaj demonstracja na filmie, jak mógłby poruszać się tutaj pociąg, domyślę złoty pociąg. Miejsce badań. Również trzęsień ziemi, wstrząsów różnego rodzaju tektonicznych. A tu gaśnica i plan ewakuacji, na co też zwracam uwagę z racji mojego zawodu. Tu już wyszliśmy z podziemi i w oddali widać zamek.
A tu wejście do zamku od frontu. Przez bramę i dziedziniec. I taki widok z ogrodu, z dziedzińca. I w jednej z sal wystawa obrazów. Tutaj najbardziej reprezentacyjna sala, gdzie odbywały się liczne przyjęcia. Naprawdę bardzo dużo też informacji, tutaj można się dowiedzieć, czy to z przewodnika audio, czy z informacji w gablotach, w salach. Także każdy może wybrać, co woli, czy przeczytać, czy posłuchać. Tutaj z kolei stajnie, do których też mieliśmy wstęp, ze względu na zakupiony bilet całodobowy. Także korzystaliśmy nie tylko ze zwiedzenia zamku i podziemi. Tu przechodziliśmy przez stajnię, ale niestety koni w boksach nie było. No to miejsce z dyplomami, nagrodami. I tu udało się nakręcić, jak pani dresowała konia. Dostaliśmy też taką mapkę w kasie. Co prawda kupowaliśmy bilety online, ale pani nas właśnie w okienku biletowym skierowała, gdzie mamy odszukać wejście do podziemi, bo od tego zaczynaliśmy wycieczkę. Mieliśmy umówioną wizytę na godzinę 11, kiedy rozpoczęliśmy zwiedzanie, i otrzymaliśmy właśnie mapę, która nam pomogła poruszać się po terenie, bo jest on dość rozległy. I tutaj kierowaliśmy się już przez park do mauzoleum. Też możecie zauważyć, że dosyć dużo jest takich właśnie błękitnych, fioletowych kwiatów. I ten park jest naprawdę rozległy. Tu przy mauzoleum i też akurat widać punkt biletowy, znaczy automat do biletów, gdzie też można zakupić bilety. Tylko co sprawdziłam, tylko całodobowe też na cały teren. I palmiarnia, do której trzeba było dosyć parkowe przejść. Już trochę poza tym najbliższym terenem zamku. Ale myślę, że też warto. Ta palmiarnia jest dosyć rozległa, to jak widzicie też są tereny dookoła. W palmiarni też jest sklep. I zobaczycie, że również jest dostępna kawiarnia. Chociaż naszym zdaniem nie ustępuje miejsca jej kawiarnia z palmiarni w Poznaniu. Także jeśli mielibyśmy wybierać, to polecamy bardziej tę kawiarnię właśnie w palmiarni w Poznaniu. Też palmiarnia jest podzielona na sekcje, więc tutaj kaktusy, a dalej mamy też inne rośliny z innych stref klimatycznych. Tutaj ciekawie też są zrobione takie właśnie przejścia, groty, miejsca, gdzie można zrobić zdjęcia.
A tu obiad w Jaworzynie Śląskiej i nietypowy kalnar, który nas obsługuje. Witamy w Magnolia Raz. Proszę odebrać swój posiłek z tacy. Życzymy smacznego. Oj. Tylko nastąpiła mała usterka i zapomniał, że miała przekazać dwa dania. Witamy w Magnolia Raz. Proszę odebrać swój posiłek z tacy. Życzymy smacznego. Tak miał ekran fajny wcześniej. Aha, i gotowi. I wszyscy zadowoleni. Wieczorem zdecydowaliśmy się iść na seans do kina. Seans w technologii 4DX. Obejrzeliśmy Flash. Ja za tramwajem do centrum Wrocławia, żeby nie przemieszczać się samochodem. I nietypowy biletomat, gdzie można kupić bilet. My przynajmniej pierwszy raz taki widzieliśmy. I płacąc kartą, twoja karta płatnicza staje się biletem. Także nie ma tutaj drukowania biletów. I zmierzamy do rynku we Wrocławiu. Święto Jańskie, który rozpoczął się już 19 maja, zakończyć miał się 27 czerwca. Wiem, że powolutku. O, świątynia. Tutaj jedna z krasnoludków wrocławskich. Na szczęście, oczywiście trzeba pogłaskać. I fontanna na starym rynku. Ulica Więzienna. Wybraliśmy się tutaj już poza rynkiem do Parrot Cafe. Nie pamiętam ulicy, ale są dwie kawiarnie Parrot Cafe we Wrocławiu. Sobota, jedna z atrakcji przed jeszcze półmaratonem wrocławskim był Escape Room. Escape Room w klimacie Stranger Things. Teraz właśnie się skończy. I muszę przyznać, że był to najtrudniejszy pokój, w którym do tej pory byliśmy. A tu powrót na rynek. Tylko dotarliśmy inną stroną. I udaliśmy się na obiad do restauracji 8,5. Włoskiej restauracji. I możemy z całego serca ją polecić. Bardzo dobre pasty. Tu garbanzo.
marinara między innymi i nasze desery, lemon cake, tiramisu. A w niedzielę jeszcze na osłodę bólów po nocnym półmaratonie wizyta w pijalni czekolady Wedla na drugie śniadanie. Ostatni spacer tu przy Odrze i żegnamy się z Wrocławiem. Do następnego razu.